Bezdomni na podstawie sztuki Jakuba Gordina. Reżyseria Aleksander Martin. Muzyka Iso Szajewicz. W filmie występują było sobie miasteczko, a w nim jego mieszkańcy. Niezbyt bogaci, ale też niezbyt biedni. Mieli wszystko, czego im było potrzeba. Pola, lasy i wodę. Nad rzeką mieszkała rybacka brać. Ludzie mocni jak dęby, którzy jak dęby głęboko zapuścili korzenie w ziemię. Lecz nadeszła burza. I zerwała rybackie sieci. Najbardziej ucierpiała rodzina Rywkinów. Utonęło ich dziecko. Niech będzie poświęcone i wywyższone imię jego. Wielkie w świecie, który sam stworzył według swej woli. Niechaj ustanowi swoje panowanie. Chciałbym pójść do synagogi. Idź, ale zaraz wracaj. Znowu płaczesz? Tak. Przestań płakać. Trzeba o tym zapomnieć. Musisz pamiętać o dziecku, które pozostało. Nie jest ci go żal? I mnie też ci nie żal? Czy jestem dla ciebie niedobry? Co ty mówisz, Abramku? Ale jak to się mogło stać? Rozumiem, że dziecko zachoruje, a potem umiera. Ale żeby dziecko zabrała woda? Nasza swojska rzeka? Dziecko idzie nad rzekę i nie wraca. Znowu zaczynasz? Gdzie tato? Nie widziałeś go? Nie. Pewnie siedzi nad rzeką. Tato? Tato? Czemu ciągle przesiadujesz nad rzeką? Szukasz wczorajszego dnia? Jutrzejszego dnia. Jutro też wzejdzie słońce. Zobaczysz, mój synu. Wiele lat mieszkam koło tej rzeki i wiele przeżyłem. A rzeka będzie płynąć tu zawsze. Ale rzeka nie odda mi mojego dziecka. Widziałem sieci, ale dziecka w nich nie zobaczyłem. Muszę stąd wyjechać. Czy tak mówi rybak? Rybak z dziada, pradziada nie wyjeżdża. I dokąd pójdziesz? Gdzie oczy poniosą? Dostałam list od córki. Napisz mi jej adres. Ja
Dzień dobry, Fischer. Listonosz przyniósł mi list od wujka. Proszę, przeczytaj mi go. Nie możesz przerwać modlitwy? Dostałem list z Ameryki od wujka. Proszę, przeczytaj mi go. Rozmawiałem już z gminą. Wyślemy Abramowi Rywkinowi bilet na statek. Mam nadzieję, że i ciebie wkrótce zobaczę. Przestań już. No i co tam pisze wujek? Powiedz, co pisze wujek. Gratuluję. Pojedziesz do Ameryki. Wujek przyśle ci bilet na statek. Fischer. Motl. Zrób mi przysługę i zabierz mnie do Ameryki. A co ty tam będziesz robił? A ty co? Będę pracował przy koniach. Jeśli tu zostaniesz, będę miał komu posyłać listy. Fischer, Motl. Fischer, Motl. Może już teraz napiszesz mi adres? Jaki adres? W Ameryce. Masz tobie w Ameryce. Dobrego szabasu. Abram, kiedy jedziesz? W przyszłym tygodniu, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Tylko nie zapomnij o nas. Nie daj Boże. Jeśli Bóg da, że pojedziesz do Nowego Jorku, bardzo cię proszę, żebyś wstąpił do mojego szwagra. A gdzie mieszka ten twój szwagier? W Kalifornii. Każde dziecko wskaże ci drogę. Wszyscy go znają, bo on ma sklep z wodą sodową. Przepraszam, ale nie będę go szukał. Proszę przyjść do mnie, wypijemy szklaneczkę wina, jak się godzi w piątek wieczorem. Żebyś tylko o nas nie zapomniał w tym dalekim kraju. W Ameryce wszystko jest możliwe. Na przykład Knopfele pojechał do Ameryki i zarobił tam ciężkie pieniądze. Żeby mnie tylko coś złego tam nie spotkało. Możesz mi zaufać. Daj Boże, żeby tylko dostać pracę i zarobić trochę grosza. Kiedy byłem mały, uczyłem się w Hederze. Czasem dostałem pasem, nigdy tego nie zapomnę. Za mało was bili. Gdybyście porządnie dostali w skórę, nie chcielibyście teraz jechać do Ameryki. Tyle lat mieszkaliśmy nad rzeką. Raz bywało dobrze, raz źle. Ale nikomu nie wpadło do głowy, żeby tak nistego, nizowego płynąć przez morze. Jesteś rybakiem? Tak, jestem rybakiem. Ryba szuka gdzie głębiej, a człowiek gdzie lepiej. Szukasz lepszego życia. Kto szuka chleba, znajdzie nóż.
Lubię słodką herbatę z konfiturami, mamusiu. Pośle jakiś miły list. Skoro on ci przysłał $5, ty mu poślij dolara z powrotem. Nie, pośle mu jakąś rzecz, jakiś drobiazg. Prezent. O to mi chodziło. All right. Gdzie masz głowę? Nie widzisz? Tu jest daszek. To będzie prawdziwy portret. Nie portret, tylko zdjęcie. Włóż okulary, będziesz w nich wyglądał dużo subtelniej. Wyglądasz jak prawdziwy Amerykanin. Bardzo się martwię o żonę, dziecko i starego ojca. Oby przyjechali do mnie jak najszybciej. Miasteczko stało się biedne i smutne. Tak. To było kiedyś wesołe, dobre miasteczko. A co robią Żydzi? Liczą swoje nieszczęścia. Co z naszym bratankiem, Motlem? Ledwie się pozbierał. Wystarcza mu tylko na kaszę i owiec dla koni. Żal mi go. Ma taką miłą twarz. I ładne pismo. Tak, tak. Ma silne ręce. Siły mu nie brakuje. U nas w Ameryce, kto ma silne ręce, urobi je sobie po łokcie. Ale każdy się jakoś urządzi. Wir wissen es allein.
O co panu chodzi? O przysługę. Niech pani nie śpiewa więcej tej piosenki. A kim pan jest? Prostym człowiekiem. Śpiewa pani tak, że aż serce mi się ściska. Miałem syna, który się utopił. Dziś przyszedłem tu do pracy, ale będę musiał odejść, bo nie mogę znieść tej piosenki. Mam na imię Bessie. A ja Abi. A tak naprawdę Abram, Rywkin. Z zawodu jestem rybakiem. To pewnie interesujące zajęcie, pływać po rzece. Tak, bardzo. Ale to z powodu rzeki stamtąd wyjechałem. Długo już tu pan jest? Kawał czasu i kto wie, czy zdołam tu ściągnąć żonę i dziecko. Wszystko będzie dobrze. Trzeba tylko pracować i nie załamywać się. Keep smiling. Dziękuję za dobre słowo. Cudzoziemiec jest tu samotny jak kamień. Na pewno znajdzie pan przyjaciół. Dobre słowo wiele dla człowieka znaczy. Zgoda, już więcej nie zaśpiewam tej piosenki. Dlaczego się smucisz? Dzisiaj jest święto. Nie wolno się smucić. Kiedy pojedziemy do Ameryki? Wszystkie dzieci mają pełne rodziny, tylko ja jestem bez ojca. Tak nie wolno mówić. Tata pisze, że zarabia pieniądze i wkrótce przyśle bilety na statek. Ale na razie nie ma ani ojca, ani biletów. Fischel już wyjeżdża i Motl.
Tyle razy już nam Bóg pomógł, teraz też nam pomoże. Posyłam przez ciebie paczkę dla mojego Abramka z wełnianymi skarpetami, koszulami i szalikiem, żeby się nie przeziębił. Co ty mówisz, Batrzewo? W Ameryce ludzie nawet w zimie się kąpią. Abram pisze, że w Ameryce są wiatry i śniegi. To Ameryka. W jednym miejscu pada śnieg, a w innym można się wykąpać. Powiedz mu, żeby nie zapomniał o Bogu i żeby się modlił. On ma ciężkie życie. Trudno od niego tego wymagać. Musi pracować, zarabiać, składać grosz do grosza. Bądź zdrowa, Batrzewo. Niech ci Bóg pomoże i żebyśmy się jak najszybciej spotkali z twoim mężem. Któż to wie, gdzie jest lepiej? Jechać do wuja, czy nie? Mój wuj ma tam kamienicę, wielką jak nasz bazar. Masz do mnie żal, że cię sprzedałem. Koniku, gdybym był kuzynem Rothschilda, to i tobie kupiłbym bilet na statek. Przez te twoje słodkie oczyska serce żal mi wielki ściska. Koń to nie człowiek. Ja nie jestem taki. On już się zmienił. Może jest już Amerykaninem. Jadę tak daleko. Nie zrozumiesz tego, chociaż masz taki duży łeb. I gadaj tu jak do ściany. Jakie to wielkie szczęście być Amerykaninem. Teraz zobaczysz sztuczkę. Gdy naciśniesz ten guzik, zaraz pojawi się twój wujek. Słuchaj, Izraelu. To twoja ciocia? Proszę pani, przyjechał pani kuzyn z Europy. Motyl, mój siostrzeniec o subtelnej twarzy. Pomyliłaś się, ciociu. Subtelną twarz mam ja. Żeby zarobić na kartofle, trzeba cały dzień pracować. Wysłałem, ile mogłem. Ale to za mało. Musisz zrobić wszystko, żeby jak najszybciej ich tu sprowadzić. Aż żal bierze. Oni tam są bardzo biedni. Jak można z tym żyć? Mogę ci tylko radzić, nic więcej. Muszę już iść do roboty. Dobranoc, good night. Good night znaczy tu dobranoc. Hello, Mr. Rifkin. How do you do? Ciężko mi na duszy. Co się stało? Mam zmartwienie. Mój ojciec jest stary, a dziecko chore. Wszystkie problemy spadły na moją żonę. A co samotna kobieta może zdziałać? To prawda. Pańska żona i dziecko już dawno powinni tu być. Wiem, panno Bessie, że tak powinno być. Może tu w Ameryce zapomniałeś o nich, może się zakochałeś. Jestem prostym rybakiem. Nawet o tym nie myślę. Proszę się nie martwić. W Ameryce nikt nie jest sentymentalny.
Proszę pamiętać o rodzinie i wszystko im posyłać. Cóż więcej mogę zrobić? Zarabiam zbyt mało. Skoro pan ma za mało pieniędzy, to może razem pójdziemy po bilety i ja panu pomogę. Wysłałem wam bilety na statek. Dobry anioł pomógł mi wszystko załatwić. Ukochana żono Batrzewo, bądź zdrowa. Dzięki Bogu, ja też jestem zdrów. Udało mi się wysłać wam bilety do Ameryki. Dzięki Bogu i pomocy panny Bessie. Ona jest aniołem. Widzisz, jakiego masz dobrego tatę? I co ty na to, teściu? Możemy być dumni z Abramka. A teraz zdejmiemy to. Chcę zostawić ten obraz swojemu koledze. Nie żartuj. Nie wolno tego robić. Chcesz oddać obraz z Abrahamem i Sarą? Abraham był bardzo porządnym człowiekiem, ale miał dwie żony. Lepiej o tym nie myśl. Hello, Miss Bessie. Hello, Mr. Abbey. Dzisiaj przyjeżdżają. Cieszy się pan? Tak, bardzo. W Ameryce nikt nie jest sentymentalny. Liczę na to, że będzie pani naszym gościem. Moja żona chce panią poznać, naszego anioła. Ja jestem aniołem? Też mi anioł. Czy jestem podobna do pana żony? Ja też chcę ją poznać. Chętnie pomogę w przyjęciu gości. Kiedy tylko panią zobaczyłam, od razu wiedziałam, że pani jest tym aniołem, który pomógł nas tu ściągnąć. Mąż pisał mi o pani same dobre rzeczy. Nie wiem, jak zdołam się odwdzięczyć za wszystko, co pani dla nas zrobiła. W Ameryce ludzie, którzy pracują razem, są sobie bliscy jak rodzina. Goodbye. Po angielsku goodbye to do widzenia. Henochu, w Ameryce będziesz się nazywać Harry. A ty, tato, jak się nazywasz? Twój ojciec Abram w Ameryce ma na imię Abby. Ja nazywam się Mo, a on O. A jak się będzie nazywał dziadziuś? Będę się nazywał Chcę do domu.
Dobrze wyglądasz, ojcze. Jesteś jak mocny dąb, którego nie złamie żadna burza. Tak, jestem dębem z wyrwanymi korzeniami. Jak ci się podoba ten rum? Rooms. Mieszkanie. Jak ci się podoba to mieszkanie? A wiesz przynajmniej, u kogo mieszkasz? Ten dom należy do mojego wujka. Żebyśmy tak zdrowi byli. To dom Szmula Dawida? Można sobie nogi połamać, szukając twego wujka. Nie można było zrobić strychu trochę niżej? Po co łazić tak wysoko? Co on robi w Ameryce? Był poborcą podatkowym i pozostał nim. Zbiera czynsz od ubogich lokatorów. To też praca, a ty byłeś niedołęgą i na zawsze nim zostaniesz. Powiedz mi lepiej, gdzie tu można pójść na wieczorne nabożeństwo? Chodźcie ze mną, to wam pokażę. Dziadku, weź mnie z sobą. Ja też chcę zobaczyć Amerykę. Tu mieszkam ja, a tu wuj Samuel, Motl i reszta. Wszyscy znajomi mieszkają w tej kamienicy. Swojski dom. To mój znajomy. Dlaczego jest taki czarny? Bo się myje smołą. Kpisz sobie ze mnie? Żeby się pomodlić, trzeba iść tak daleko. No dobrze, Batrzewo. Muszę już iść. Dokąd musisz iść, Abramku? Do roboty. Pracuję w nocy. Ale chyba nie dzisiaj. Dopiero przyjechaliśmy, a ty już musisz iść. Tu nie jest tak jak u nas. To Ameryka. Tu trzeba pracować. Rozumiem, choć jest mi ciężko. Tu jest Ameryka. Goodbye. Idziesz już, Abramie? Wiesz przecież, taką mam pracę. Myślałam, że stale będziesz ze mną. A ty raz tu, raz tam. Nie mam cię przy sobie tyle, ile bym chciała. Co to za życie? Czy po to jechałam taki szmat drogi? Żałujesz? A ty nie? Nie. Co takiego tam miałem? Co tam miałeś? Dom. Goodbye. 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 Niech choć trochę odpoczną mi nogi. Amerykańskie szczęście to stale spuchnięte nogi. Bardzo ciężkie życie. Może by tak pójść się pomodlić. Kto zarabia pieniądze, może zrobić dobry uczynek. Nie doczekamy się dziś 10 osób do modlitwy. W Ameryce ludzie tu nie przychodzą, bo nie mają czasu dla Boga. Przewodniczący gminy zawiadamia, że do synagogi potrzebny jest kantor, który zna żydowskie nauki, ma dobry głos, potrafi zaśpiewać potrzebne pieśni i dobrze rozumie sens modlitw. Kandydaci powinni zgłosić się w czwartek między godziną 5 a 6. Kandydat powinien być żonaty. Chodzę i chodzę, a tu zamknięte drzwi. Nie chcą zapłacić czynszu. To mieszkanie Abramka, zapłacone. Tu mieszka Fischel. Nie zapłacił czynszu.
Lina, modystka. Witam pana. Jak się pan miewa? Dobrze. Dzień dobry, panno Lino. Przyszedł pan do mnie z jakąś sprawą? Wujek ma w panu wyrękę. Chciałem coś pani zaproponować. Wiem, że jest pani ciężko. Jeśli nie może pani zapłacić całej sumy, rozłożę ją pani na raty. A co pański wujek na to powie? Wujek nie musi o tym wiedzieć. Założę za panią. Pan jest bardzo dobry. Przepraszam na chwilę. No i co, podoba ci się? Jestem Mr. Mao. Panno Lino? Do widzenia. Ale jesteś głodny. Jesz podczas koncertu? Co tam koncert? Uczę się na kantora. Będziesz śpiewał jego głosem? Chcę, żebyś napisał mi list. Tylko bardzo cię proszę, żeby to był ładny, miłosny list do sąsiadki. Chcesz napisać do tej Liny? Lina Szmina. Nie żartuj. Przestań śpiewać. Pisz list. Podoba mi się ta Lina. Nawet jej nie znam. Ale muszę się z nią ożenić. Zwariowałeś? Nie, motl. Nie zwariowałem. Zostanę kantorem, a kantor musi mieć żonę. Tobie jest wszystko jedno. Bądź kolegą. Linę wyswataj mnie. Chyba naprawdę zwariowałeś. Dzień dobry. Wyswataliście już mnie? Teść jeszcze nie wrócił z synagogi. On jeszcze nie nabrał amerykańskiego tempa. Hello, Harry. Jak idzie biznes? Świetnie. Co powiesz na ten zarobek? Tu jest Ameryka. Dzieci szybko się tego uczą. A czy mają jakiś lepszy wybór? Po co im to? Czy w domu, broń Boże, brakuje chleba? Do chleba też coś się przyda. Ale co mi z tego, że mąż przysyła mi po kilka dolarów, kiedy całymi tygodniami go nie widzę? Dziecko nie ma ojca, ja nie mam męża. A ja nie mam ani żony, ani domu. Co go trzyma w tej pracy? Nie mógł znaleźć lepszej? Coś przede mną ukrywasz. To Ameryka. Człowiek jest tylko człowiekiem. Chciałbym zrozumieć, o co tu chodzi. Lepiej z nim porozmawiam. Przepraszam, że o tym mówię. Podobno coraz rzadziej bywasz w domu. Przyszedłeś tu jako pośrednik? Też coś.
W Ameryce każdy żyje jak chce, ale Batrzewa... Jak ona śpiewa, to Bessie. Ona śpiewa jak kantor. Jej śpiew porusza do głębi. Abramku, wyswataj mi ją. Nie żartuję. Trafia mi się posada kantora i muszę mieć żonę. Modu? Fischer. Wiesz, że on będzie kantorem, a ty żoną kantora? Ja mam być żoną kantora? Na zdrowie. Skoro chcesz być kantorem, to zaśpiewaj tak, żeby wszyscy potracili głowy. Wspaniale. Od razu wiedziałem, że ten śpiew spodoba się pani, że będzie wyznaniem.
Czemu on tak kicha? Na zdrowie. Pan już u mnie wygrał. Jestem gotowa zostać żoną kantora. Znowu kicha. Zapomniałem zapłacić za kwiatek. Motl, ureguluj za mnie ten dług. Rzekła więc Sara do Abrahama: oto pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, Hagar. Sara pomyślała: niech mój dom będzie także jej domem. Jak można żyć w jednym domu z dwiema żonami? Dobrego szabasu, Batrzewo. Dobrego szabasu. Co słychać? Nic takiego. To z czego tak się cieszysz? Możesz mi pogratulować. Jutro idę do rabina, biorę ślub. Naprawdę? Z kim? Z Liną. Życzę szczęścia. Dziękuję. Jutro u Liny organizujemy małe przyjęcie. Będą sami swoi. Zapraszam was, bo kogóż mam poza wami. Za Abrama nie mogę ręczyć. Nie bywa już w domu. Gratuluję ci z całego serca. Gratuluję ci, Fischel. Daj Boże, żebyśmy już nie musieli tak ciężko zarabiać na życie, chodząc tam i z powrotem po tych wysokich, nowojorskich schodach. Dziękuję. A ja panu życzę, żeby pan miał spokojną starość. Już teraz widzę, że nie będę miał spokojnej starości. To nie jest mi pisane. A ja wam życzę, żebyście dożyli starości lepszej niż moja. W spokojnym domu, jak to z dawien dawna u Żydów bywało. Lepiej coś zaśpiewaj, żebyśmy zobaczyli, jak się będziesz sprawował na nowej posadzie. Zaśpiewaj coś ze starego kraju. Fin starken Jastus Käperle dreht sich, fällt mir fin de Vieh. Lachayim Schmaie, Gott soll helfen, wieder auf Abri. Azoi, inot Azoi, in Lammer wieder Brieder, Hiden, Praven, Zimre. Azoi, in der Fein, oi vei vei koten ju, par nu se zol nor zain. Czego mi brakuje? Już mam żonę, kapelusz, tałes i kamerton. Jestem szczęśliwy. Przewodniczący gminy zawiadamia, że podczas strasznych dni będzie śpiewał nasz nowy kantor Shaiele Makover. Bilety na święte nabożeństwo do nabycia w biurze naszego gabaja.
Dokąd idziesz, Henochu? Do ojca. Tutaj pracujesz? Tak. Co robisz tutaj tak późno? Przyszedłem do ciebie w gości. Jesteś bardzo miłym gościem. Zaczekaj. Wyniosę ci coś słodkiego. Dziękuję, ojcze. Nie przyszedłem tu dla przyjemności. Muszę cię przyprowadzić do domu, bo mama znowu będzie płakać. Co za los z tymi kobietami. Płaczą tylko i płaczą. Zaczekaj, dam ci coś dla mamy. Nie możesz sam tego przynieść? Co to za życie? Już nigdy nie przyjdziesz do domu? Gdybym ja był mężem... Co to za praca, która nie pozwala wrócić do domu? Prawda, moje dziecko. Mam złą pracę. Idź do domu. Już późno. Nie martw się, tato. Kiedy będę duży, pojadę na Dziki Zachód. Zobaczymy, jak dorośniesz. A teraz idź już. Ale przyjdziesz do nas. Dobry wieczór, Batrzewo. Abramek. Późno przychodzę. Lepiej późno niż wcale. Henoch śpi? Tak, nabiegał się i zasnął. Biega po ulicach. Był u mnie. Wysłałaś go? Nie wiedziałam, że był u ciebie. Nic ci nie powiedział? Że też takie dziecko może mieć sekrety. Usiądź. Od razu zauważyłam, że wrócił zmieszany. Był u mnie. Rozmawialiśmy ze sobą. Mówił jak dorosły. Syn jest dla mnie wszystkim. Poradź, Abramie, co robić? Przecież jesteś jego ojcem. Moje szczęście już przepadło. Na więcej u Boga nie zasłużyłam. Ale Henoch to złote dziecko. Bez ojca wciąż na ulicy. Bóg wie, do czego to może doprowadzić. Jestem o niego niespokojny. Mówi o Dzikim Zachodzie. Dobrze, że serce ojca wróciło do dziecka. Jeszcze nie jest za późno. Możemy odbudować nasz zrujnowany dom. Co to za praca? Zmywanie talerzy. Od rana do nocy. W Ameryce każdy tak pracuje. Nie każdy. Nie mogę stamtąd odejść. Myślisz, że nie wiem, co cię tam trzyma? Milcz. Znowu uciekasz? Może nie odpowiada ci nasz dom? Jeśli tak, to odejdę. Nie. To jest twój dom. Odstępuję ci go.
To ma być mój dom? Nie daj Boże. Nie płacz, mamo. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Mój synu. Moje szczęście. Zobaczysz, mamo. Wybuduję dla ciebie dom. Będę pracował i zarabiał. Tu jest Ameryka. Tutaj się żyje. Nie płacz, mamo. Nie płaczę. Mam już dorosłego syna i wiem, że mnie nigdy nie opuści. I Ameryka mnie też nie opuści. Nie płaczę. Dwa lata już minęły, odkąd woda sprowadziła na nas to nieszczęście. Zaraz po tym nieszczęściu Abramek zapragnął uciec, gdzie oczy poniosą. I uciekł. Ale co mu to dało? Proszę, niech pan tak nie mówi. Powiedz mi, czy Abram postępuje jak porządny człowiek? Żyd, mąż i ojciec? Wstyd o tym mówić. Żeby tylko nie wróciło nieszczęście. Przyjdziesz do dziecka? Dzisiaj? Tak. Już dłużej tego nie wytrzymam. Muszę wiedzieć, czy chociaż do niego przyjdziesz, skoro do mnie nie chcesz. A może do starego ojca przyjdziesz? Wierz mi, Batrzewo, nie jestem taki zły. To życie jest podłe. Idź do domu. Muszę wrócić do pracy. Dobranoc. Pani Rywkin, czemu jest pani taka przybita? Czy coś się stało? Nie. Nic się nie stało. Mój mąż odszedł z domu. W Ameryce to chyba nic niezwykłego. Co też pani mówi? Pani mąż już nie przychodzi do domu? To pani nie wie o tym? Myślałam, że... Proszę mi wybaczyć. Jestem załamana. Mój mąż tyle dobrego mówił o pani. Widzę, że pani naprawdę jest dobra. Proszę z nim porozmawiać. Nie możemy się już porozumieć. Ja się nie zmieniłam. Jakbym dalej mieszkała w miasteczku, w którym się urodziłam. Lecz on jest już Amerykaninem.
Dziękuję za zaufanie, pani Rywkin. Pomówię z pani mężem. Czy to ładnie tak zapomnieć o żonie i dziecku? Kto pani o tym powiedział? Pańska żona. Skarżyła się? Była u mnie i wszystko powiedziała. Czy to prawda? Tak. Jestem złym ojcem, synem, mężem. Ciężko zgrzeszyłem wobec nich. Batrzewa na to nie zasłużyła. Ale już nie mogę. Czego pan nie może? Wrócić do domu. Dlaczego? Panno Bessie, nie mogę odejść od... Tutaj na rzekę mówią river, na człowieka man, na ptaka bird. To ma być rzeka? Pamiętam rzekę w naszym miasteczku. O tej porze wypływało się na łodziach łowić ryby. Ale tu jest Ameryka. Nikt nie przestrzega szabasu, nie dba o rybę na święta. Dobry wieczór, teściu. Dobry wieczór. Jadłeś już coś? Nie myślałem o jedzeniu. Byłem w domu. Gdzie? Nad rzeką. To był piękny sen. Mnie też śniła się rzeka. Było, nie wróci. Było, nie wróci. Gdzie jest dziecko? Było, nie wróci. Teściu, gdzie jest Henoch? Na pewno biega z gazetami po ulicach. To już Amerykanin. Przychodzi tak późno do domu. Uchowaj Boże, co to za dom? Już jest tak późno. Czy Henoch tu był? Co się stało z moim synem? Spokojnie, nie denerwuj się. Z pewnością jeszcze roznosi gazety. Tak późno? Batrzewa odchodzi od zmysłów, dlatego tu przyszedłem. Chodź. Poszukamy go. Człowiek nie może się tak zgubić. Ten twój łobuz się znajdzie. Przecież to Nowy Jork, a nie las. On jest moim szczęściem. Jeśli stracę syna, moje życie nic nie będzie warte. Babskie gadanie. Henoch jest sprytny i nic mu się nie stanie. Ale zarobił na tęgie baty. Co tu pomogą baty, jeśli dziecko rośnie bez ojca? Pan jest z redakcji? Tak. To jego torba. Skąd ją wzięliście? Znaleźliśmy ją. Gdzie? Pod mostem. Leżała w wodzie. Proszę się położyć, odpocząć. Nie mogę. Muszę już jechać. Dokąd? Do domu. Mój Abram będzie jechał na białym koniu.
Zagra muzyka. A ja, Sara z Izaakiem, pojadę za nim. Nie rusz mojego syna. Nie ruszaj go. Bóg mówi, weź syna swego i przyprowadź na ofiarę. Nie, nie Abram, ojciec, ale ja, Sara, matka, zaprowadzę dziecko na ofiarę. Jakie wieści, doktorze? Bardzo ciężki przypadek. Czy ona kiedyś chorowała na nerwy? Powiedz, Abramie. Nie. Nigdy się nie skarżyła. Wszystko dusiła w sobie. Ile człowiek może znieść? Mnie może pan spytać o wszystko. Jestem niemal domownikiem. Przeżyła straszne nieszczęście. Jakie? Jej pierwsze dziecko się utopiło. Naprawdę? Utopiło się? Tak, to się stało w miasteczku, z którego przyjechała. Podejrzewam, że tamte przeżycia zostawiły ślad w jej psychice. Widzisz, Abram, co za nieszczęście? Idźcie do domu. Chora musi mieć teraz spokój. Tragedia matki, której woda zabrała syna. Wstrząsająca historia rozegrała się w mieszkaniu emigranta Rywkina. Jego jedyny syn, Harry, który roznosił gazety, zaginął 2 dni temu. Nieszczęsna matka rozpoznała jego torbę z gazetami, którą odnaleziono w wodzie obok mostu. Henoch, co zrobiłeś z torbą z gazetami? Wrzuciłem ją do wody. Zostanę poszukiwaczem złota. Znajdę złotą żyłę. Pokażę tacie, jak się zarabia w Ameryce. Powiedz prawdę, co zrobiłeś z tą torbą? Wrzuciłem ją do rzeki. Chodź. Nie. Jadę na zachód. Chcesz, żeby matka, nie daj Boże, przypłaciła to życiem? Tato, tak mi ciężko. Nie posłuchałeś starego ojca. Chciałeś oderwać się od wody, ale oderwałeś się od żydostwa. Do czego doprowadziłeś żonę i dziecko? Kiedy rybak ucieka od wody, woda go dogania i niszczy. Bóg mnie pokarał, tato. Zostałem bez żony, bez dziecka i bez domu. Bez domu. Jakie wieści? Możemy liczyć tylko na cud. Matul? Tato? To moja wina. Nie, moje dziecko. To ja zawiniłem. Ja także. Wróciłem. Jestem tutaj, obok ciebie. To ja, Henoch. Już cię nigdy nie opuszczę.
Teraz wszyscy będziemy razem. Ja, ty i twój braciszek. Wiesz, gdzie teraz jesteśmy? W wodzie. Nie daj Boże, żebyś się przeziębił. Tutaj jest bardzo zimno. Ale jak tu pięknie. Patrz, rybka. A tu jeszcze jedna. Mnóstwo złotych rybek. Mamo. Henoch. Moje dziecko. Na szczęście dziecko się odnalazło. Obawa o jego życie była przyczyną załamania nerwowego matki. Teraz postaramy się jej przywrócić równowagę psychiczną, żeby znowu mogła być ze swoim synem. Dzięki Bogu. Nie dziwię się Henochowi, to dziecko, ale czemu ty uciekłeś? Co się z tobą stało? Byłem zrozpaczony. Dowiedziałem się, że wybrano nowego kantora. A tak bardzo chciałem nim być. Znalazłem coś, co zgubiłeś. Mój kamerton. Gdzie on był? W torbie z gazetami. Dzięki Bogu, że się odnalazł. Dobrego tygodnia. Dobrego, zdrowego i szczęśliwego tygodnia. Bóg sprawi, że już nie będziemy bezdomni. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Zofia Kochan. Konsultacja Bella Schwarzman-Czarnota. Czytał Piotr Borowiec.